Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na środowym Art Talk Live. Dzisiaj w ramach Art Talk Live będziemy mieć tutorial live, czyli będziemy malować na żywo, a tematem są kartki świąteczne. Święta się zbliżają, mamy dzisiaj 1 grudnia, więc już najwyższa pora zabrać się za malowanie kartek świątecznych, żeby można było najbliższe osoby później tymi kartkami obdarować. Jest to pierwsza część z cyklu malowania kartek świątecznych, ponieważ za tydzień o tej samej porze będzie druga część, będą inne wzory, być może odrobinkę trudniejsze, ale na pewno nawet początkujące osoby doskonale sobie poradzą zarówno dziś, jak i za tydzień, także od razu serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do malowania, to jeszcze oczywiście dla tych, którzy widzą mnie być może po raz pierwszy, powiem tylko, że nazywam się Agnieszka Troć i zawodowo malowaniem i rysowaniem zajmuję się już prawie 8 lat, a także pomagam początkującym artystom doskonalić ich umiejętności, pomagam chociażby przez takie live i tutoriale, gdzie możecie razem ze mną zgodnie z instrukcjami także malować. Witam pierwsze osoby, które są ze mną na live. Już widzę, że dołączyła do nas Ania. Cześć Aniu, fajnie, że jesteś. Cześć Dorotko. Dobry wieczór Haniu. Jest także Beata. Cześć Beato. Jest także Halinka. Fajnie, że jesteście. Jest także Ania. Bardzo fajnie, bardzo miło, że jesteście. Widzę, że jest Was więcej, także napiszcie cześć, przywitajcie się, żebym wiedziała, kto jest tutaj live, kto będzie dzisiaj z nami malował kartki. Głównym medium dzisiaj będą akwarele, ale być może dołożymy troszeczkę innych mediów. Zobaczymy, jak to będzie nam szło w trakcie. Będziemy dokładać. Witam kolejną osobę. Skoro widzę Cię jako Facebook user, to wiem, że oglądasz mnie w grupie Rysowanie, Malowanie, cotygodniowe wyzwanie. Stąd moja taka prośba. Tam w opisie do tego live jest taki niebieski link do StreamYarda. Kliknij w ten link, wyraź jednorazowo zgodę, żeby StreamYard widział Twoją nazwę użytkownika i zdjęcie, i będę Ci widziała takie jak wszystkich. Albo możesz się przełączyć w tym momencie na mój fanpage na Facebooku, na Akademia ATDP i nie będzie trzeba nic klikać, a będzie widać. Także taka moja prośba. I tutaj ta sama prośba do kolejnej osoby, też kliknij w link od StreamYarda albo przełącz się na fanpage, żebym widziała, kto tutaj ze mną dzisiaj będzie malował. Dobry wieczór, Jadziu, fajnie, że jesteś. Powiedzcie mi, czy macie już gotowe sprzęty? Czy będziecie dzisiaj malować, czy tylko macie ochotę popodglądać? Czy malujemy razem? Cześć Grażynko, fajnie, że dołączyłaś. Malujecie dzisiaj na żywo, czy będziecie tylko podglądać? Dajcie znać. I drugie moje pytanie do Was, czy już zaczęliście produkcję kartek świątecznych? Bo część z Was widziałam, że już pokazujecie swoje pierwsze kartki świąteczne na Facebooku. Czy już zaczęliście, czy dopiero będziecie zaczynać? Hania jest gotowa, super, będzie malować. Ania też będzie malować, fantastycznie. Czy ktoś jeszcze? Dajcie znać koniecznie. I za chwilę będziemy zaczynać. Przygotowałam 4 wzory. Będziemy malować dzisiaj 4 karteczki. Będziemy je malować jednocześnie, ponieważ to są akwarele, więc część rzeczy będzie musiała nam wysychać. I zanim będziemy przechodzić do następnego etapu, będziemy zajmować się kolejną kartką. Więc właściwie będziemy tworzyć 4 kartki naraz. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, co będziemy dzisiaj robić. Ania pisze, że dziś zaczęłam. Super, fantastycznie. U mnie produkcja seryjna. Fantastycznie, też się bardzo cieszę. Będę podglądać, Beatka pisze. Fajnie. Już zaczęłam malować. Przypomnij proszę, ile można pokazać. W grupie Rysowanie, Malowanie, cotygodniowe wyzwanie, teraz na wyzwaniu tygodniowym właśnie tematem są kartki świąteczne, też stąd taki live dzisiaj. I można w tym wyzwaniu pokazać dwie prace, to znaczy można dwa zdjęcia, tak? Jeżeli zrobisz tak, że na jednym zdjęciu pokażesz na przykład dwie czy trzy kartki, to w sumie też może być, także to będzie brało to jako udział, jako całość. Ale generalnie jedna osoba może wstawiać do wyzwania dwa zdjęcia do albumu. Sławomir, czyli Sławek. Sławek pisze, że nie zaczął.
i nie zaczniesz, zostawisz na sobotę, a dzisiaj ze mną nie będziesz malował, no jak to, wyciągaj akwarele i zaczynamy. Ania, ja też dziś pierwszy raz na żywo z wami. Fantastycznie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś do nas na żywo. Z nami będziesz malować. Ja już w łóżeczku trochę choruję. O, to zdrówka życzę. Zdrówka, Krysiu, życzę. Jadzia też zaczęła. Może jedną namaluję. Grażynko, namalujesz więcej. Przygotuj sobie od razu cztery karteczki, bo będziemy wszystko naraz malować. Będzie praca wysychać, jedno będzie wysychać, będziemy przechodzić do drugiego etapu, drugiej pracy i będzie to tak kółeczko, żeby nie tracić czasu na wysychanie. Dobrze, to ja już przygotowuję papier. Przygotowuję papier. O, a mi się tutaj koty mi łaziły po pracowni. Kartkę sobie przygotowałam, już mam zaplamioną, także ja ją sobie spróbuję na szybko oczyścić może. Chociaż z grubsza. Dobra, w miarę. W miarę jest ok, dobrze. To za chwilę tą będę używała później. Pokażę Wam, co przygotowałam na dzisiaj, co będziemy robić. Udostępnię Wam ekran. Przygotowałam, tak jak mówię, cztery wzory. Cztery karteczki, cztery rodzaje karteczek. Jedna to będzie taka karteczka z choinką. Tutaj napisów jeszcze nie dodawałam. Napisy można sobie dodać, jakie kto chce, czy Wesołych Świąt, czy Merry Christmas, czy jakieś inne spersonalizowane, na przykład do konkretnej osoby. To będzie jeden pomysł z choinką zimową. Drugi pomysł to wykonamy taki wieniec też. Tutaj też w środku ładnie się napis wkomponuje. Przygotowałam także karteczkę z bombeczkami, będziemy malować i będziemy malować takie choinkowe światełeczka. I takie, tak jak mówię, w tym samym czasie będziemy tworzyć podobne wzory, może nie identyczne, ale podobne wzory. Więc przygotujcie sobie najlepiej cztery karteczki. Moje kartki są formatu A5. To jest format A5, pojedyncze, ale można użyć kartek A5 też A4 i na przykład złożyć sobie, żeby mieć kartę taką rozkładaną. Jak chcesz, to widzę, że mi tu ostrość traci, zaraz to poprawię. Można mieć taką kartkę składaną, jeżeli ją sobie na przykład zegniesz na pół. Dajcie mi sekundkę, zaraz naprawię z tą ostrością, żeby nie uciekała. I tak jak mówię, można użyć też mniejszy format, bo czasami są takie gotowe bloki akwarelowe, już pocztówkowe, nawet z tyłu z wydrukowanym takim pocztówkowym wzorem, także to też jak najbardziej się sprawdzi. Ja użyłam kartki A4, przecięłam ją na pół i właśnie na takich będę dziś malować. Wita się Marysia, fajnie, że jesteś. Fajne, tutaj pisze Jadwiga, Marysia pisze śliczne. Dzień dobry, Małgosiu, fajnie, że dołączyłaś. Marysia też pisze, że też dzisiaj patrzy. Wyciągaj sprzęty, będziemy malować. Tak jak ostatnio też miałaś patrzeć, a się skusiłaś, więc maluj, maluj z nami. Nie ma weny? No to trzeba, Sławku, wiesz, jak nie ma weny, to trzeba właśnie usiąść i malować. Sama wena przyjdzie. I Iwonka się jeszcze z nami wita. Fajnie. Dobra, to papier, którego użyłam, już Wam pokażę. W tym tygodniu, tym razem maluję na papierze Palazzo. I co jest tutaj ciekawe, to jest gramatura w tym papierze fajna, bo ona ma 480 gram. Najmniejszą gramaturę, jaką zalecam generalnie do akwareli, to jest 300 gram. Najfajniej się sprawdzą, zwłaszcza do kartek świątecznych, bo te kartki wtedy będą grubsze. Także to warto na to zwrócić uwagę. Ale cieńszy papier 200 gram też jako tako da radę. To było malowane na papierze ze szkicownika 200 gram. Jak widać, on się jest cieniutki, się wygina. Ale też tu, gdzie nie malujemy dużą ilością wody, jak najbardziej taka dwusetka się sprawdzi. Także tu Sławek pisze, żeby nie kusić. Będę kusić, wyciągaj sprzęty i działaj. Zobaczysz, wena od razu wróci. Także
Papiery, kartki już macie gotowe? Ja, ponieważ mam grubszy papier 480, nie będę ich do niczego przyklejała, będę pracowała na tym, ponieważ one są prawie jak tekturka. Nie wiem, czy tu widać ich grubość. One są dosyć grube. Troszeczkę będą mi się falować, ale dadzą radę. Czy macie już gotowy papier? Czy macie gotowe akwarele i czy możemy zaczynać? Dajcie znać. A ja tutaj właśnie poprawię jeszcze z tą kamerką na szybciutko. Teraz już nie powinna ostrość uciekać. Sprawdzimy zaraz. Jest ok, dobra, nie ucieka. Gotowe wszystko? Możemy zaczynać od pierwszej bombeczki, od pierwszej karteczki, właśnie z bombeczkami. Zaczniemy szkic. Grażynka pisze: można. Tutaj Marta: można, można, można. Gotowa, gotowa. Marysia pisze: zawiesza się. Czy tylko u Marysi się zawiesza, czy wszystkim wam się zawiesza? Dajcie znać. Ania gotowa. Okej, fantastycznie. Bardzo się cieszę. Wszyscy macie gotowe. Małgosia, jeszcze chwilkę. Dobra. Czy tylko u Marysi się zawiesza, czy u wszystkich was się zawiesza? Danusia pisze, że też gotowa. Ania, u mnie okej. Dobrze. Gotowa. Okej, nie zawiesza się. Dobrze. To wiem, że to jest. Ode mnie dobry sygnał wychodzi. Najwyżej u Marysi gdzieś tam musi być jakiś problem na łączach. Jest dobrze, fajnie, cieszę się. To ja tutaj zniknę moją facjatę, żebyście więcej widzieli z malowania. Na mnie nie musicie patrzeć, jak maluję, więc zaraz całkowicie zniknę, ale będę podglądała, co się tutaj dzieje na czacie i przystępujemy do malowania. Jeszcze ołówki weźcie w rękę, bo zrobimy sobie szybki szkic. Dajcie znać tylko, czy mnie słychać, bo przełączyłam się na drugą kamerę. Dajcie znać, czy słychać. Jak słychać, to lecimy. Tutaj Beatka pisze, że ok, nie zawiesza się. A nie, pisze słychać. Dobra, fajnie, cieszę się. Tutaj tak. Cześć Iwonko, wyciągaj szybko akwarele, zaraz startujemy. Słychać. Dobra, to lecimy. Kartka gotowa, ołówek w rękę. I żeby zaczynamy od bombeczek, od kartki z bombkami, to będzie podobne coś sobie namalujemy. Żeby ładne te kółeczka namalować i żeby było szybko, to można się posłużyć pomocą. Jeżeli macie pod ręką gdzieś taśmę albo coś okrągłego, to ja polecam, żeby się nie męczyć za szybko, za bardzo, znaczy użyć sobie do odrysowania dwóch kółeczek. Widać, chyba widać. Trochę mocniej zrobię szkic, żebyście widzieli. Normalnie staram się raczej szkic zrobić słabszy, żeby nie przebijał, ale tutaj chcę, żebyście widzieli. O, super. Sławek pisze, ja nie jestem taki łatwy do przekonania. Okej, namówiłaś mnie, zaraz biorę farby i coś maluję. Bardzo się cieszę, maluj z nami. Znając ciebie, to ty w tym czasie, co my zrobimy 4, ty zrobisz 8. I bardzo fajnie. Cieszę się, że ci namówiłam. Jeżeli nie macie niczego okrągłego pod ręką, to jak najbardziej można odręczne kółeczko machnąć, też jest ok, ale dzięki temu, że od czegoś tam sobie to kółko odrysowałam, to wiadomo, że ono jest równe. I tak, i teraz wzorki. Ponieważ no, bombka jest okrągła i tą jedną sobie zrobimy w paski w tą stronę poziome, to dobrze by było sobie zaznaczyć, jak tutaj przebiega pion. Zresztą i w jednej, i w drugiej to jest dość istotne, gdzie jest pion. No i tutaj poziomo wtedy biegną te paski, więc zaznaczam sobie do pionu linie prostopadłe. Łatwiej będzie mi namalować te elipsy, które właśnie są wzorkiem. I zaczynam delikatnie sobie
malować takie elipsy. Dzięki tym liniom, które sobie zrobiłam, nie zeskosują mi się te paseczki, także też polecam. Tutaj widzę kolejny komentarz. Witam szefową i wszystkich. Ja sobie dzisiaj popatrzę. Nie wiem, kto pisze, ale ja zachęcam do wyciągnięcia sprzętów i malowania z nami. Tutaj ile tych paseczków sobie zrobicie na bombce, nie ma znaczenia, jak wam wyjdzie. Jedne mogą być szersze, inne mogą być węższe. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. No i tutaj na górze też trzeba pamiętać, że tutaj będzie to mocowanie bombki. Także też od razu je sobie tutaj wrysujemy. Ono ma tutaj przeważnie takie łączenie. Tutaj jest także miejsce, gdzie zahaczamy nitkę. No i jakaś tam niteczka. Niteczkę już sobie machniemy samą akwarelą. I pierwsza bombka jest naszkicowana. Czy u Was już jest naszkicowana? Możemy przechodzić do szybkiego szkicu drugiej? Dajcie znać. Ja tutaj już u góry narysuję ten sam wystający element, bo on też tutaj będzie. Dajcie znać, czy u Was jest już bombeczka gotowa. I czy możemy przechodzić dalej? Tak, fantastycznie. Ta druga bombeczka ma paski wzdłuż, takie. I ten na środku będzie tutaj najszerszy. Tutaj dlatego też nam ta linia pionowa jest przydatna, ponieważ te paski góra z dołem się schodzą właśnie w tym punkcie tutaj, gdzie jest pion zaznaczony. I ten jest najszerszy i każdy kolejny w jedną i w drugą stronę powinien być węższy. Każdy kolejny węższy. I mamy bombeczkę namalowaną, narysowaną, tak? Super, tutaj ktoś też już napisał, że tak, fantastycznie. Szybciutko możemy przejść do pierwszej warstwy akwareli. Jak już macie szkic gotowy, to przechodzimy do pierwszej warstwy akwareli. Ja sobie jeszcze przygotuję papier i bombeczkę też zrobimy sobie czerwoną, chociaż jeżeli chcecie zrobić sobie inną bombkę albo nie macie czerwonej akwareli pod ręką, to nie ma to tak naprawdę znaczenia, jakiego koloru będzie bombka. Może być każdego, może być zielona, niebieska, żółta, jaką tylko chcecie. Ja pozostanę przy czerwonym, a koloru, jaki używam, farba, to jest Romana Szmala Azoret, numer 211. Przygotowuję sobie, może wezmę te. Tak chyba będzie lepiej. Przygotowuję sobie tutaj kolor. I taką dosyć wodnistą farbą, dosyć wodnistą farbą, a właściwie taką lekko zaczerwienioną wodą, maluję sobie zarówno jedną, jak i drugą bombeczkę. Więcej potrzebuję wody jak barwnika na początek. Tutaj zrobię osobno jedną, potem dołożę drugą. I wypełniamy całość wodą, lekko podbarwioną na czerwono.
I od razu tu ze środka możemy sobie troszeczkę pigmentu zebrać. Tutaj będzie od przodu padać nam światło, więc sobie tutaj można trochę pigmentu zebrać. A z kolei tu po bokach trochę pigmentu dołożyć. On na mokro nam się zacznie ładnie rozpływać. I tu od spodu też. Sławek się pyta, a gdzie szkic drugiej kartki? Miało być kilka naraz. Za chwilę przejdziemy do szkicu drugiej kartki, zrobimy pierwszą warstwę akwareli w tej i będziemy szkicować kolejne. Dobra. Tutaj na razie zostawiamy, niech to nam sobie tutaj podsycha już. I to samo możemy też taką zabarwioną lekko na czerwono wodą odjechać po całości. Robimy teraz te jaśniejsze tony na kartce. I tutaj też ze środka można zebrać trochę. Do tego używam czystego, lekko tylko wilgotnego pędzla. Nie mokry, tylko lekko wilgotny. I tutaj po bokach i od spodu też można dołożyć więcej barwnika. On nam się fajnie rozejdzie po mokrym papierze. Nie dojeżdżamy tym mokrym do samej krawędzi. Krawędź niech zostanie jaśniejsza. Tylko właśnie tutaj niech będzie troszeczkę więcej. Pierwsza warstwa tutaj w przypadku bombek już mamy gotowe. Jak tam u Was? Czy pierwsza warstwa już gotowa? To przechodzimy do następnego szkicu, a to zostawiamy do wyschnięcia i za chwilę będziemy pracować dalej na tym, co tutaj mamy. Czy Wasza pierwsza warstwa bombeczek jest gotowa? Dajcie znać. Ja to może tu odsunę i przygotuję kolejną kartkę. Dajcie znać, czy gotowe pierwsza warstwa u Was. Halinka pisze, że gotowe, super. Marta też tak, gotowe. Fantastycznie, jak Wam szybko idzie, bardzo się cieszę. To przechodzimy do następnego szkicu. Następny szkic zrobimy sobie może tą choinkę. I do tego najpierw zrobimy tło. Tutaj także nam się przyda coś okrągłego do odrysowania, tylko troszeczkę może coś większego. Tutaj miałam taką mniejszą taśmę, a to większe kółko zrobię od tej taśmy, chyba nawet od tej robiłam, od takiej taśmy dużej pakowej. Można użyć do tego, nie wiem, kubeczka, w zależności od wielkości kartki też jaką macie, albo oczywiście odręcznie, albo cyrkiel, jeżeli ktoś ma, więc to już jak tam Wam wygodnie i żeby było szybciej, można też odręcznie, ale żeby ładne kółko zrobić, to by było dłużej. Ja to kółeczko nie rysuję centralnie na środku, tylko leciutko w dół, żeby tutaj mieć możliwość narysowania jeszcze wystającego poza tło czubka choinki. Też troszeczkę mocniej odrysowałam. Mamy, widzimy, wszystko jest. Monika się pyta, czy będzie można obejrzeć jeszcze raz ten live. Oczywiście, że tak, live będzie dostępny, będzie można oglądać, korzystać i od razu też zapraszam na live za tydzień. Też będzie malowanie kartek, ale będą inne wzory, więc już zapraszam. Mamy kółeczko, jak mamy kółeczko, to na dole gdzieś w jednej. W takim kawałku zróbmy sobie kreskę, może trochę wyżej.
Albo dobra, już niech tak zostanie. Linie jak gdyby no, horyzontu. Tu, gdzie będzie śnieg, a tu, gdzie śniegu nie będzie. To chodzi o to linię posadowienia drzew. Zaznaczmy. I też przygotujemy sobie farby. Ja tam odłożę na boczek. Przygotujemy sobie farby. I tutaj do tego użyję farby indygo z odrobiną zieleni i odrobina, mieszanka indygo, zieleń, taka turkusowa zieleń, plus może być szarość pejna, taka ciemny szary, w zależności jakie macie kolory, no to jakieś granaty, zielenie, tego typu kolorystyka. Tutaj ktoś pisze, że zawiesiło się niestety. Mam nadzieję, że to tylko jednej osobie się zawiesiło, albo może zawiesiło się w grupie, to szybko przełącz się na fanpage Akademia ATDP, albo na YouTube, bo na YouTubie też w tym samym momencie jest transmitowane live, więc może być wygodniej i może się mniej zawieszać, także zapraszam. Tutaj do tego przyda nam się troszkę większy pędzel. Ósemeczką będę malować i tutaj już mam przygotowane z wcześniejszego malowania indygo. Tutaj mam taki turkusik jasny i może jasną. Odrobinę jasnej zieleni do tego dołożę. Będzie taka ciemniejsza wtedy. O. I tutaj dla odmiany weźmy sobie najpierw czystym pędzlem, czystą wodą albo tylko odrobinkę zwilżoną pomalujemy ten fragment kółka oprócz tego białego, co tu wycięliśmy. Moczymy sobie całość pędzlem, całe kółeczko. Tu ważne jest, żebyśmy się trzymali w miarę tych konturów, które zrobiliśmy. I moczymy sobie kółeczko. Żeby sprawdzić, czy jest zamoczone, to trzeba wziąć sobie pod światło, wtedy widać, czy powierzchnia się świeci, czy też nie. Ja tutaj będę przekręcała trochę tą moją karteczkę, widać się świeci u mnie cała. I teraz bierzemy właśnie to indygo, kolorek i robimy lekko kartkę po skosie. Lekko kartkę po skosie, że ten brzeg, gdzie tutaj jest ten niedomalowany biały kawałek kółka jest u góry, reszta jest na dole i robimy tutaj takie właśnie przy tej linii pacnięcia. Trochę tutaj za jasno, to dołożę gęstszy pigment wezmę, dołożę trochę szarości pejna. I jak widać to nam się fajnie zaczyna w dół rozchodzić. I dołożę trochę właśnie tych zieleni, które wcześniej też przygotowałam. I turkusu. I tak na zmianę trochę dokładam jeszcze właśnie tych granatów. Trochę właśnie więcej turkusu tutaj. Tutaj chodzi o to, żeby ten kolor nie był jednolity, żeby on był różny. Trochę właśnie zieleni. Trochę ciemnych. I one, jak widać, fajnie nam się zaczynają rozchodzić. Tutaj, jak zaczyna nam się zbierać za dużo wody, to możemy sobie ją
odrobinę zebrać ręcznikiem papierowym czy chusteczką. Ten brzeg tutaj mokry sobie wyrównam, żeby był, nie był taki poszarpany. I tutaj zostawiamy to do wyschnięcia w takim stanie właśnie jak jest. Niech to sobie wysycha. Czy wasze tło już jest przygotowane do wysychania? Dajcie znać, czy wasze tło jest przygotowane do wysychania. Tutaj Jadwiga też pisze, że się zawiesza. To niedobrze, niedobrze. Mam nadzieję, że to tylko pojedyncze przypadki i że ode mnie wychodzi internet ok. Dajcie znać. Marta pisze, że gotowe. Super. Jak reszta? Dajcie znać. Ja wiem, malujecie, to ciężko jest wam pisać. Monika pisze, jest ok, dobrze. Cześć Grażynko, fajnie, że dołączyłaś. Wskakuj na live, szykuj sprzęty do malowania i działaj z nami kartki. Jesteśmy na etapie tła pod drugą karteczkę. Wcześniej przygotowaliśmy tło pod pierwszą, taką podmalówkę pod pierwszą karteczkę z bombkami. Tutaj szykujemy tło pod drugą karteczkę z choinką. Iwonka pisze, twój net działa jak burza. Bardzo się cieszę, że mój internet działa jak burza. Starałam się właśnie to załatwić, żeby tu był dobry internet i mam nadzieję, że nadal jest dobry i niezawodny, bo kiedyś właśnie latem miałam z nim bardzo duże problemy, a teraz już mam nadzieję, że jest ok. Ania pisze, oglądam, jutro za dnia pomaluję. Dobra, może być jutro za dnia. To jak? Gotowe? Ja to odkładam do wysychania i zrobimy sobie teraz, to jest jedna kartka, jedna. Dobra, niech to sobie wysycha. I zrobimy sobie teraz może szkic pod tą karteczkę z wieńcem. I zaczniemy tutaj malować. Gdzie moje papiery? Zniknęły mi kartki. O, dobra, jest. Znalazłam kartki. Jest karteczka. Do tego także przyda nam się koło. Użyję do tego tej samej taśmy. Wy możecie machnąć od ręki, możecie odrysować od czego tam tylko macie pod ręką. Zrobimy sobie koło. Ono nam się przyda jako wyjście właśnie pod ten wieniec. Grażynka pisze, że też ogląda, jutro będzie malować, fajnie. Sławek pisze, że maluje akwarelą w płynie, ale cała kula mi się zlała. Ratuje to papierowym ręcznikiem. Zobaczymy, czy się uda uratować. Da się uratować papierowym ręcznikiem i możesz próbować wywabić trochę barwnik czystym pędzlem, czystym mokrym pędzlem. Zamaczamy w czystej wodzie, osuszamy w papierowym ręczniku i zgarniamy ile się da pigmentu z papieru. Mamy podstawę do wieńca. Tutaj będzie trochę więcej szkicowania, jeśli chodzi o te listki ostrowca, bo to jest ostrowiec, nie ostrowiec, ostrokrzew. Ostrokrzew. Z ostrokrzewiu się robi takie między innymi więcej, no nie tylko, ale tu akurat machnęłam ostrowiec. Ostrokrzew, przepraszam, co mi ten ostrowiec? I co jest charakterystyczne, to właśnie on ma takie tutaj szpiczaste listki. One nie muszą być każdy identyczny, na szczęście. Malujemy sobie jakiś tam środek w jedną stronę. I żeby taki listek narysować, no to machamy, ja macham tak, raz, takie dwa łuki, później macham kolejne dwa łuki, które są mniej więcej do siebie, no nierównoległe, ale takie obok siebie i tutaj na przykład trzecie, które się razem schodzą. I w ten taki prosty schemat liścia powtarzamy w różnych konfiguracjach. Może to być właśnie z takich
sześciu kresek zbudowany liść, można tych takich ząbków dać trochę więcej. Niektóre właśnie będą wychodziły nam z tego koła, niektóre liście mogą nam na to koło jak gdyby nachodzić, bo to jest jak gdyby ta gałąź główna od wieńca. Także to już tam, jak tam wam pasuje, to nie musi być idealnie, nie musi być równo. Jedne na drugie mogą zachodzić przecież. Tu bardziej chodzi o jakiś tam schemacik schematyczny, żeby było widać, co to za roślinka. I że liście właśnie układają się w wieniec. Jedne mniejsze, inne większe. Mam nadzieję, że widzicie mniej więcej ten schemat liścia, jaki rysuję, i że Wam też się dobrze w taki prosty, uproszczony sposób te listki rysuję. Możecie sobie kartkę obracać, jak Wam wygodnie. Ja sobie odwrócę, bo tak mi będzie się wygodnie rysowało. Jak macie możliwość, jak macie karteczkę przyklejoną do czegoś, to też z tym sobie odwróćcie. Pamiętajcie, żeby te liście były jednak różnych wielkości, różnie się układały, żeby nie każdy był taki sam symetryczny, bo to jednak bardziej naturalne jest, jak nie jest aż tak bardzo wszystko symetryczne. Jak widać, sześć kresek i listek jest gotowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Później to oczywiście troszeczkę poprawimy jeszcze akwarelą. No i można sobie dorysować, gdzie tam będą te jagody jakieś też, gdzie niegdzie trzy, gdzie niegdzie można dorysować jedną, gdzie niegdzie cztery, jak Wam tam pasuje, ile się takich jagódek zmieści. I szkic mamy gotowy. Jak tam u Was ze szkicem? Gotowe? Sławek się pyta, czy trzeba szkicować, czy można polewać od razu akwarelą. Jak czujesz się na tyle pewnie, żeby od razu malować akwarelą, jak najbardziej możesz, żaden problem oczywiście, ale nie każdy czuje się tak pewnie w akwareli, żeby od razu przystępować do malowania, ponieważ szkic, jak coś ci się nie podoba, możesz wytrzeć. Akwareli już niekoniecznie. Więc jak najbardziej można od razu akwarelą, ale nie trzeba. Macie gotowy szkic? Dajcie znać, czy macie już gotowy szkic wieńca. I przejdziemy do malowania. I przejdziemy do malowania. Ja tutaj już sobie przygotuję farbę zieloną. Tym razem użyję zieleni szminkę Hora Dam, bo mam gotową, fajną zieleń, która tutaj będzie pasowała do wieńca. Więc tej użyję. Jak tam wasze szkice? Czy już gotowe? Dajcie znać, kto ma już gotowe. Wiem, że malujecie, więc ciężko jest pisać, ale jak tylko skończycie malować, to dajcie znać, że gotowe. Albo napiszcie tak, gotowe i będziemy przechodzić do malowania. Ja sobie w międzyczasie, mówię, szykuję tutaj.
Farbę. Nie, tą zieleń wzięłam, co chciałam. Tutaj sobie przygotuję drugą. Gotowe, widzę, gotowe. Hania, gotowe. Gotowe, gotowe, dobrze. Widzisz, Maria? Udaje ci się nadążyć, gotowe. Marysia zawsze mówi, że wolno, wolno maluje, a tu zobacz, ekspresowo idzie. Fajnie, to jak gotowe, to przystępujemy do malowania. Jedną zieloną farbę, jaką macie, użyjcie gotowej, żeby nie dorabiać sobie ciągle z mieszalnika, jeżeli macie gotową zieleń. Ja już sobie właśnie przygotowałam pędzelek, tutaj będę używała czwóreczki, więc taki nie za gruby, nie za cienki. I maluję od razu na sucho. Najpierw zaczynam ten fragment wieńca, tą łodygę, omijam jagody, to co jest, bo jagody będą innym kolorem. I od razu przechodzę do malowania kształtu liścia. I od razu wypełniam każdy liść po kolei, wypełniam farbą, tak żeby to już się. O, wypełniam farbą każdy liść. I kolejny. Dzięki temu, że od razu wypełniam kontury akwarelowe farbą, to będzie to jako jedna zamalowana plama, ten liść, i nie będzie tam widocznych konturów. Tutaj omijam jagodę, robię dalej wieniec i kolejne liście. Maluję. W ten sam sposób wypełniam farbą każdy liść. Można oczywiście karteczkę przekręcać, jeżeli wygodniej Wam. Tutaj też dojadę do jagódki i kolejne. Teraz jak farbą robię tą obwódkę, to chyba lepiej widać kształt tych liści niż jak ołówkiem go szkicowałam. Ale jestem pewna, że widzieliście i daliście sobie radę. Szkice macie gotowe, to jedziemy dalej. Dobra, następny, już połowa jest zrobiona. Kolejny. Tutaj też mogę domalować wieniec, dalej kształt i kolejny liść. Tutaj dobrze jest się pospieszyć, dzięki temu te liście będą miały gładką taką fakturę, nie będzie tam widać smug żadnych, jeżeli w miarę szybko wypełnimy tą przestrzeń po obrysowaniu, wypełnimy ją farbą.
Kolejny. Tutaj nie mogę bardzo przekręcać, bo zaraz zacznę sobie rozmazywać, jeszcze mi nie wysycha. Trochę muszę dołożyć farbę. Przy tym najwięcej dłubania jest przy tej pracy. Takiej drobnicy tych rysowania, malowania listków. Malujemy tutaj, już prawie liście gotowe. Jak Wam jakiś kształt liścia się nie podoba, ten co naszkicowaliście, to nie trzeba bardzo się szkicu trzymać. Zróbcie tak, żeby Wam pasowało do kompozycji, do całości. No i u mnie to już jest ostatni listek. Jak tam u Was? Czy Wasze listki już gotowe? O, tutaj mi się chyba wytarło właśnie ręka. Jeżeli Wasze listki już gotowe, to tam w niektórych miejscach, tu zwłaszcza przy nasadzie, można dodać troszeczkę, czy wysycha, czy nie, można dodać odrobinkę. Już tam, gdzie jest suche, to już można zacząć rysować. Jak to się mówi, żyłki w liściu, tak? Troszeczkę. Tutaj, o. Jak nie jest jeszcze suche, to będzie to się rozchodzić, to można się wstrzymać troszeczkę, ale można gdzieś tam wzmocnić kolor. I to jest gotowe. I na razie zostawiamy. Jak tam u Was? Czy Wasze liście są już namalowane? Marysia się uśmiecha. Gotowe? Jak gotowe, to odstawiamy do wysychania. Na razie nie malujemy jeszcze jagód, bo tam, gdzie zielone jest mokre i dotknęłoby to czerwonego, to by nam się zmieszały kolory, więc na razie zostawiamy do wyschnięcia i przechodzimy do kolejnej karteczki. Kolejna karteczka, podobny troszeczkę schemat, ale mamy tutaj światełka. Mamy takie szalone światełka, więc też to kółko nam się przyda jako baza. Jako baza przyda nam się kółeczko. Ponieważ to jest tylko jako baza, tego nie trzeba mocno rysować, ale dookoła tego kółka możemy sobie namalować, narysować jakieś takie, tak jak te pręty będą, jak to jest? Te światełka są połączone na takich kabelkach, no to te kabelki, jak one będą się tam układały, mniej więcej, żeby to tworzyło okrąg. Zaznaczmy sobie, mamy trzy kolory, użyjemy to dziewięć miejsc, w których będą mniej więcej światełka. Też tak różnie, żeby to nie było za bardzo symetrycznie. Załóżmy jedno tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Muszę trochę inaczej zagospodarować. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Coś takiego zrobimy.
I można teraz troszeczkę właśnie do tych pręcików dodać jakieś tam detali tych światełek. One będą takie nieokrągłe, tylko trochę takie gruszeczkowe. No i mają tutaj gwinciki też. Jeden, drugi zróbmy tutaj. Gwincik i też taka bardziej gruszeczka, tutaj idzie pręcik do tego. I następny na szybko. To jak w jaki kierunek namalujemy sobie te światełka, to też nie ma znaczenia, to już od Was zależy. Jedne mogą być poniżej tego drucika, co żeśmy go sobie rysowali. Później jego skorygujemy, o, troszeczkę bardziej. Inne mogą nachodzić na te miejsca. Zaraz, bo mi się tu za gęsto chyba robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jeszcze trzy. No właśnie, tu mi się zagęściło mocno. To trochę inaczej skieruję, bo tu każdy tak samo. I widzicie, do tego właśnie jest przydatny ołówek, że jak coś nam się nie podoba w kompozycji, to można sobie to na szybko wytrzeć. I zrobić jeszcze raz. I tutaj będzie dziewiąta banieczka. I mamy wieniec ze światełek. Jak tam u Was? Czy szkic gotowy? Dajcie znać, czy u Was też szkic gotowy. Dajcie znać, czy Wasz szkic gotowy. I jak szkic gotowy, to będziemy zaczynać w podobny sposób jak z wieńcem. Nawet użyję tej samej zielonej farby do namalowania pręcików i do namalowania gwintów od światełek. Dajcie tylko znać, czy gotowy. Poczekam, aż napiszecie, że gotowy. A nie, piszę prawie gotowy. Dobra, to jeszcze sekundkę. To jeszcze sekundkę i malujemy gwinciki. A ja w międzyczasie złapę łyka wody. I lecimy zaraz dalej. Gotowe, gotowe, gotowe. Dobra, to lecimy. Jak już gotowe są, to lecimy dalej. Tak jak mówię, użyję tej samej zielonej farby. I podobnie jak do tego wieńca, pociągnę sobie najpierw właśnie delikatnie gwint. Tutaj może nawet zbyt intensywny ten zielony tutaj wzięłam, za dużo pigmentu. Coś mnie blokuje, dlatego ja budę mojego pokoju. Skąd mi się gwinciki.
Do światełek. Nie tak ciebie. To. I co? I teraz możemy machnąć sobie te pręciki, te połączenia. Tutaj też możemy być od jednego do drugiego. Pamiętajcie, żeby omijać tylko te miejsca, gdzie są światełka, żeby tam nie machnąć. Czyli światełka omijamy. Światełka omijamy, a reszta idzie sobie od światełka do światełka, tak jak przewody elektryczne. Tutaj właśnie zrobię taki zabieg, że przewód idzie za światełkiem, a tutaj już od światełka do światełka. Tutaj też. Jeżeli coś nam się nie zgadza ze szkicem, to też nie szkodzi, bo później szkic można sobie delikatnie wytrzeć. I tutaj też na razie zostawimy. I wracamy do kartki numer 1. Wracamy do kartki numer 1, a to na razie odkładamy. Karteczka numer 1 to była właśnie, to były bombeczki. Tu już czyściutko jest suche. Mamy nadal przygotowany ten sam kolor czerwony. Mamy ten sam kolor czerwony przygotowany. Nie, ja tego używałam wcześniej chyba. Tak, dobra. Nieważne, czerwony to czerwony. I zaczniemy sobie tutaj od tej bombki, która jest z tyłu. Łatwiej będzie nam ją ogarnąć. I najpierw zrobimy sobie ciemniejszy ten środek tutaj. I tutaj dajemy więcej pigmentu góra-dół, środkiem idzie mniej pigmentu. No i oczywiście omijamy tą bombkę, co jest tutaj ta z przodu. Więcej pigmentu u góry. Na mokro to on nam się zacznie ładnie rozchodzić. I więcej pigmentu na dole. I kolejny zostawiamy jasny i malujemy następny rządek. Jeżeli za dużo nam tutaj poszło pigmentu na środek, bo tak samo górę dół robimy troszeczkę ciemniejszy, to można zebrać, jeżeli jest gdzieś za dużo. I tam jeszcze jeden też pasek nam wychodzi. To jego też malniemy. I z drugiej strony to samo. Zwłaszcza na dole więcej sobie dajmy i pozwólmy się temu pigmentowi tutaj rozpłynąć. Możemy od razu przechodzić do czego? Do kolejnej bombeczki. Tak samo wybieramy sobie pasek, który to będzie paskiem tym czerwonym. Ja wezmę, załóżmy, że to będzie ten pasek. Ten ciemny czerwony, ciemny. I tak samo po środku będzie troszeczkę jaśniej. Przekręcę sobie troszeczkę, będzie wygodniej mi tak po łuku malować. Wy też, jeżeli wam wygodniej, też sobie przekręćcie.
też maluję pędzelkiem czwórką, więc nie jest jakiś bardzo cienki, bardzo do detalu. Ale się dobrze sprawdza. Paseczki domalowane, tylko tutaj ze środka zdejmijmy trochę pigmentu, żeby dać taki refleks światła. A więcej pigmentu sobie dołóżmy. Nawet nie przy samych krawędziach, tylko tak właśnie o w 1/3, w 1/4 od krawędzi. Tu też jeszcze dołożę, bo już zaczęło wysychać, można kolejną warstwę. Jak wysycha, można wzmocnić właśnie troszeczkę. O. I co dalej? Jeszcze wypadałoby tutaj te końcówki pomalować. Ja je pomaluję szarością pejna. Troszeczkę, żeby były takie lekko szarawe. Można do tego użyć odrobinę żółtego, żeby na przykład zażółcić też. Jeżeli byście chcieli, to można zrobić złoty tutaj. O, kolorek. Też będzie ok. Ja sobie trochę złamę ten kolor. Cienie zaraz będziemy domalowywać. I taką delikatną właśnie szarością pejna. Ja ją sobie złamę lekko sieną paloną. Machniemy sobie sznureczek do góry. I mamy niteczki. Jeśli robią nam się tutaj takie mocne krawędzie pomiędzy tym, co wysycha, a tym, co jest jeszcze wilgotne, to możemy wziąć też wilgotny, delikatnie tylko pędzel i rozetrzeć te krawędzie, żeby złagodzić je. Równie dobrze po wyschnięciu też ta krawędź się fajnie rozetrze. I bombeczki prawie gotowe. Zrobimy sobie teraz jeszcze odrobinę pochlapania dookoła tych bombeczek, tym samym czerwonym kolorem. Bombeczki można przykryć, żeby nam się bombeczki nie zachlapały. Ja użyję do tego papierowego ręcznika, żeby ich za bardzo nie pochlapać. I to samo tutaj. I możemy tutaj do tego użyć też zielonego i chlapnąć trochę zielenią, żeby było bardziej bożonarodzeniowo. O, pracnęło się, ale to nic nie szkodzi, ponieważ zaraz zrobimy sobie, jeżeli macie gdzieś pod ręką spryskiwacz,
Jeżeli macie pod ręką spryskiwacz, a właśnie, tu jest moje pod ręką, to zrobimy sobie po tych chlapnięciach, tylko tak, żeby ominąć bombeczki, rozchlapiemy trochę to tło. Co też da nam fajny właśnie efekt. I możemy to zostawić do wyschnięcia. Ewentualnie, jeżeli chcemy, można też dodać jeszcze więcej chlapnięć sobie, tam gdzie, żeby dać, wzmocnić efekt. I niech to sobie wysycha. I praktycznie ta bombeczka, ta karteczka już jest praktycznie gotowa. Jeszcze parę detali zostanie. Dołożyć napis i tutaj te cienie, ale to za chwilę. Przechodzimy do karteczki numer 2, którą robiliśmy. Dajcie znać, czy wasza bombeczkowa kartka jest gotowa. Czy bombeczkowa kartka ta jest już zrobiona, czy możemy przechodzić do następnej? Dajcie znać. Czekam na wasze odpowiedzi. Tutaj Sławek się pyta, takie pytanie techniczne co do światełek, a jak są zasilane te światełka, bo nie ma kabelka zasilającego. To tak specjalnie jest, wiesz, bez zasilania. Są pewnie zasilane na słońce, gdzieś tam jest wmontowane coś na słońce, bateria i ona się ładuje. Nie potrzebują, to są na papierze, więc Marta odpowiada, że LEDowe. LEDowe też mogą być. Dajcie znać, czy wasze bombeczki gotowe i czy przechodzimy do choinki. Bo choinka czeka. Moje tło choinkowe wyschło w taki sposób. Moje tło bombeczkowe wyszło w taki sposób. Sylwia się śmieje, że magiczne są. Oczywiście, to jest magia świąt. Także nie ma co do tego wątpliwości. Mi nie wyszło. A co ci nie wyszło? Powiedz, co ci nie wyszło, to może podpowiem, co mogło i dlaczego mogło nie wyjść. Czy przechodzimy do kolejnej karteczki? Czekam na wasze odpowiedzi. U mnie, tak jak widzicie, tło wyschło w taki sposób. Tutaj to oczywiście nic nie przeszkadza, ale jak się przyjrzeć, fajnie widać różnorodność tutaj odcieni, że są i granaty, i są takie zielenie, i to właśnie o to chodzi. Sławek już zrobił. Nie wyszły trzy choinki. Tutaj na tle ci wyszły trzy choinki. Bombka nie ma takich odbłysków. Coś źle pigment zdjęłam chyba. Nie przejmuj się, jak nie ma odbłysków. Będziemy ratować po wyschnięciu. Też się da. Także jak najbardziej odbłyski dorobisz sobie za chwilkę, jak wszystko wyschnie. I kartka się pofalowała. Im grubszy papier, tym mniejsze prawdopodobieństwo pofalowania. Ja używam tutaj papieru 480, dlatego mogę je mieć nieprzyklejone. Jeżeli masz cieńszy papier, na przykład 300, to już proponowałabym przykleić sobie, żeby się nie falował, a już na pewno jakikolwiek inny papier cieńszy, to trzeba z każdej strony przykleić, mniejsze ryzyko będzie, że się pofaluje. Także, czy ktoś jeszcze skończył? Bo na razie mi tylko Sławek napisał, że zrobił. Czy ktoś jeszcze skończył? Mam 200. No właśnie, 200 będzie się falowała jak najbardziej. Zwłaszcza przy tego typu, gdzie jest dużo wody, to będzie się falowała. Czy nawet tutaj też w sumie tej wody jest sporo, jak widać, wysycha. Tak, skończone.
Skończone, tak, fajnie. Dobra, to przechodzimy do malowania choinki. Do malowania choinki tutaj użyję takiej dosyć gęstej farby, niemalże kryjącej, w kolorze szarości pejna zmieszanej z indygo, z odrobinką tej zieleni, co robiłam tutaj, jeśli chodzi o tło. I co jest fajne, jeżeli macie, to koniecznie użyjcie pędzelka płaskiego. To jest taki płaski pędzelek i nim się fenomenalnie maluje choinki. I zaraz pokażę jak. Właśnie taki nieduży, no bo kartka jest nieduża, więc ten pędzelek nie wiem, jaką on ma szerokość, ale tutaj ma około 5 mm, więc to może być piątka. Nie wiem, to jest stary bardzo pędzelek, już wszystkie napisy się tutaj pościerały, więc nie powiem, jaki on ma numerek. Ale właśnie zacznę od przygotowania koloru. Szarość pejna z indygo. I tutaj trochę mam te turkusy wcześniejsze, ale chodzi o to, żeby ten pigment, ta farba tutaj była dosyć gęsta, bo to ma nam ładnie tutaj pokryć. Tutaj, jeżeli potrzebujecie zrobić sobie najpierw ołówkiem kreskę prostą, która będzie pniem jak gdyby tej choinki, to możecie, nie ma sprawy. Ja tutaj sobie ją spróbuję zaznaczyć pociągnięciem lekkim pędzla. I to mi wystarczy. Wychodzimy czubkiem poza ten nasz bąbelek, który rysowaliśmy, i właśnie cienkim pędzlem płaskim fajnie się rysuje takie proste kreski. Czubek jest prosty, no i tutaj powoli zaczynamy domalowywać gałęzie na boki, i ja maluję rogiem, dosłownie rogiem tego pędzla przez takie uderzenia, takie pacnięcia. Pamiętajcie też, że choinka nie rozchodzi się tylko na prawo i lewo, ale i jej gałęzie idą do przodu, więc te pacnięcia są w różne strony. I niekoniecznie symetryczne. Nie wiem, czy widzicie to, że dzięki temu, że maluję pędzlem płaskim, tak po krawędzią, nawet nie krawędzią, a rogiem pędzla płaskiego, to tutaj mi się robią takie jak gdyby spadające opadające pod ciężarem od choinek te kolejne gałązki, dlatego ten pędzel się fajnie do takich sprawdza rzeczy. I takie pacnięcia. Płaskim pędzlem, nie płaskim, tylko okrągłym, też jak najbardziej się da, jeśli nie macie innego, to też malujcie, tylko trochę inny efekt będzie. A płaski jednak daje ciekawszy. Łatwiej jest uzyskać taki efekt. I kolejne gałęzie, trochę do przodu. Trochę gdzieś tam w bok schodzą. Zadbajcie o to, żeby tutaj nie był widoczny taki równiutki pień i od niego, żeby nie odchodziły od samego pnia te gałęzie, ponieważ tak jak mówiłam, gałęzie w choinkach idą mi do przodu tutaj też, tak, w ten sposób, więc one będą nam ten pień tutaj zasłaniać. I kolejne. I tak w ten sposób aż do samego dołu. Łącznie z lekkim najechaniem właśnie na to białe tło, bo ta choinka właśnie ona sobie tutaj stoi w śniegu. Tutaj właśnie jej gałęzie wychodzą, tutaj nie widać pnia, tylko te gałęzie, które się rozchodzą w każdą stronę.
I choinka na razie gotowa. Jeszcze do niej będziemy robić jedno podejście, ale choineczka już na tle takiego jak gdyby lasu i innych drzew w tyle już jest namalowana. Mam nadzieję, że to u Was jest gotowe. Mam nadzieję, że ta choineczka też już u Was jest gotowa i możemy ją zostawić do szybkiego wyschnięcia i przejść do kolejnej bombeczki. Bo teraz już nam niewiele tu zostało, a przejdziemy teraz, skończymy sobie tą karteczkę z wieńcem. Skończymy sobie tą karteczkę z wieńcem i tutaj zrobimy sobie teraz czerwone jagódki. Ja sobie muszę wodę zmienić, bo moja woda się usyfiła, właściwie teraz to się i wylała. Dobrze, że komputer stoi na podwyższeniu, to komputera nie zalało. I też czerwona farba. Nie jakoś bardzo gęsta, właśnie taka bardziej rozwodniona. Malujemy sobie te jagódki, które wcześniej namalowaliśmy. Możemy ich w całości nie domalowywać, gdzie niegdzie zostawić więcej pigmentu, to one nam dadzą też taki efekt 3D, że one są, że jest tam już jakieś tam światełko. Tu trochę za dużo wzięłam. Dobra, zostawiamy na chwilę jagódki i niech one sobie wysychają, a my teraz zielonym możemy sobie domalować cieniutko właśnie jeszcze te żyłki w liściu. I ewentualnie gdzieś wzmocnić, gdzie chcemy, żeby było troszeczkę ciemniej. Dajcie znać, jak tam wasze karteczki. Czy potrzebujecie więcej czasu, zatrzymać się, zrobić postój, żebyście dokończyli? Czy jesteście na bieżąco? Dajcie znać. Tutaj wzmocnione gałązki. Wzmocnione gałązki mamy, to można sobie domalować trochę bardziej te jagódki, które już podsychają, żeby miały przy brzegu, żeby miały większą głębię. Dać tam więcej pigmentu.
Ania pisze prawie na bieżąco. Super, to się cieszę. Sławek pisze, szkicujcie, bo jednak lepiej ze szkicem, potem wrzucę, jak wyszło bez. O, widzisz? Dobrze, że się dzielisz. Tutaj, żeby robić bez szkicu, trzeba mieć dużą wprawę w danym konkretnym też temacie. Jak się robi któryś temat z kolei, to już później jest ci szkic niepotrzebny, ale jeżeli podchodzi się do tematu po raz pierwszy, to warto jest mieć szkic zrobiony. I ta karteczka praktycznie jest już skończona. O, Ania pisze, że ma duże tyły. Jak bardzo duże? Mogę poczekać troszeczkę, albo dokończysz sobie później na spokojnie. Ta karteczka już jest praktycznie skończona. Można jedynie co to dodać, na przykład napis Wesołych Świąt w środku i tyle wystarczy. I teraz, że dobrze by było, żeby ona tylko po prostu sobie wyschła. A jak tam wasze karteczki? Czy możemy przechodzić już do karteczki ze światełkami? Czy możemy przechodzić do karteczki ze światełkami? Bo już niewiele nam zostało. Zostały nam światełka domalować. Domalować nam tutaj śnieg na tej choince. A ta już można powiedzieć, że jest gotowa. Jak widać, już tutaj wysychają te plamki i one też troszeczkę nam tutaj wzbogacają te bombeczki. Maria pisze: ja dokończę rano, bo mam trochę pomysłów na tło. Fajnie, fajnie. Oczywiście, jak macie jeszcze jakieś własne pomysły, to też je realizujcie, bo czemu nie? Przechodzimy do światełek. Chyba powoli będziemy przechodzić do światełek. Czy jeszcze poczekać? Sławek się pyta, czy te karteczki można wrzucić do tygodniowego? Oczywiście, jak najbardziej można wrzucić je do wyzwania. Tak, jak najbardziej można je wrzucić do wyzwania. Tutaj te światełka, starałam się zmieścić ich 9, żeby było po 3 z każdego z trzech kolorów. Chcę zrobić światełka żółte, czerwone i niebieskie. Wy, jakie chcecie, możecie sobie zrobić własny zestaw światełek, własną kolorystykę, albo robić podobną do mojej. Światełka będziemy robić podobnie troszeczkę do tych jagódek czy do bombeczki, tylko też tutaj potrzebuję czystą wodę. Ale to już za chwilkę. O, mam duży dzbanek czystej wody, jest. I tak, lekko rozwodnioną. Wybieram sobie, które to mają być te trzy czerwone. Leciutko rozwodnioną. Robię bąbelkę. Co trzecia będzie czerwona? Raz, dwa i tutaj trzecia. Nadmiar farby. Tak jak mówię, można sobie ściągnąć. Gdzieś tam trzeba zostawić rozbłysk światła, więc można go sobie ściągnąć. Jak wam się zamaluje, jak wam rozbłysk światła nie wyjdzie, nie szkodzi. Dlatego też była mowa, że to będą mix media, bo jak na razie tutaj nic jeszcze nie miksowaliśmy, na razie lecimy samą akwarelą. I te światełka tutaj po bokach, z jednej strony, póki mokre, sobie wzmacniamy. Niech nam się pigment fajnie rozchodzi. I tak samo robimy kolejne kolorki. Tak samo sobie zrobimy kolejne kolorki. Szukuję sobie żółty.
też najpierw bardziej rozwodnionym żółtem. I z jednej strony można dołożyć więcej pigmentu. Można nawet pokusić się o odrobinę zmieszania z pomarańczą, czy też z czerwienią, żeby zrobić sobie swój własny, taki ciemniejszy kolor. I niebieski, do niebieskiego użyję tym razem ultramaryny. I też najpierw taki rozwodniony. Tutaj kolejna niebieska rozwodniona. I tutaj także. I dokładamy pigmentu więcej. Trochę gęstszy. Można dodać do tego, do tej ultramaryny trochę indygo. To troszeczkę nam to przyciemni. Jak tam wasze karteczki? Malujecie, malujecie, wiem, nie możecie pisać, bo praca wre. Już powoli kończymy. Na koniec do tych światełek, ja tutaj odłożę, do tych światełek zrobimy sobie chlapnięcia. W tych samych kolorach, co tutaj malowaliśmy. Czyli też użyjemy ultramarynki. Tutaj już więcej wody. I przy tych światłach, tutaj nic nie musimy zakrywać, przy tych światłach trochę sobie chlapniemy. Ja może użyję grubszego pędzelka, bo się lepiej chlapie grubszym niż mniejszym. O. Dobra, mamy trochę niebieskich. Tutaj jak nam spadnie na, zachlapie się trochę, to w sumie niewiele szkodzi, bo tutaj te światełka są takie szalone. Trochę przy żółtych na żółto. I jeszcze czerwone. I tutaj mamy jeszcze czerwone. I póki te bąbelki są mokre, możemy je sobie dmuchnąć. Tak, żeby rozchodziło się od środka kartki. Mam nadzieję, że widać efekt. I mamy szalone, rozświetlone światełka. Te czerwone jeszcze można by wzmocnić farbą, więcej pigmentu dodać, bo one takie bladziutkie tutaj wyszły.
Jak tam wasze światełka? Jak tam wasze światełka? Czy udało wam się zdmuchnąć trochę, rozdmuchnąć trochę tych bąbelków chlapanych? Dajcie znać, bo ta karteczka już właściwie jest gotowa. Czyli mamy gotową tom. Mamy gotową. Nie tą, to nie ta. To nie ta, to była ta pierwsza, co sobie robiłam. Tak. I tutaj można troszeczkę detalu dodać. Tutaj. Ania pisze, jeszcze nie mam, jeszcze nie masz światełek. A na jakim etapie jesteś? Daj mi znać, na jakim etapie jesteś. A Facebook user pisze, że świecą światełka. Fantastycznie. Na jakim jesteś etapie? Daj mi, Aniu, znać. Te dwie karteczki w tym momencie mamy gotowe. Wystarczy dodać napisy. Napisów już razem wspólnie robić nie będziemy. Każdy może dopisać sobie swoje własne życzenia, czy to będzie Wesołych Świąt, czy Merry Christmas, czy coś innego. Ach, jeszcze zapomniałam dodać, tą karteczkę też mamy gotową. Już mamy trzy gotowe karteczki. Zostało nam wykończyć czwartą karteczkę z choinką. Na sam koniec. Jak tam, na jakim etapie pracy jesteście? Dajcie znać, na jakim etapie pracy jesteście, bo te trzy już mamy właściwie skończone. Zostałoby tylko, ale to już po live, dodać tylko napisy. Ania pisze, że wianek kończę. Ten wianuszek kończysz, tak? Czyli za chwilę przejdziesz do światełek dopiero, tak? Wiadomo, że im więcej pracy się poświęci na daną kartkę, tym też ona będzie ładniejsza. U mnie to tak bardzo na szybko, ale z drugiej strony, jak chce się namalować tych kartek dużo, to też fajnie by było, żeby nie tracić przy tym tak bardzo dużo czasu. Tak, Ania pisze, że tak, zaraz przejdzie do światełek. Hania pisze, że mam zakończony. Fantastycznie. Czy ktoś jeszcze ma zakończony, albo na jakim etapie pracy jesteście? Dajcie mi znać. I Będziemy jechać dalej, bo te już zostały tylko dodać napisy i będą już gotowe, a część malowana jest skończona. Właśnie, zanim przejdziemy do trzeciej i do czwartej kartki, czekając aż skończycie, to powiem, co zrobić, jak wam się zgubi światło, jak wam się zgubią te błyski, tak? Te refleksy światła, czy to w bombkach, czy to tu w światełkach, tylko z tym poczekam, żeby wyschło. Bombki mam już suche. Co można zrobić? Można użyć do tego suchej pasteli albo kredki akwarelowej. Gdzie moja sucha pastela? Dobra, można użyć suchej pasteli. I w tym miejscu, gdzie powinno być rozjaśnione, o, chyba jeszcze mam za wilgotny papier, bo mi się nie chce pastela tutaj za bardzo malować. Tam, gdzie powinno być jasne, dołożyć właśnie i rozetrzeć sobie suchą pastelę. I ona nam tutaj fajnie też da efekt. Można użyć do tego także kredki białej. I ten refleks światła uzyskasz. Tylko pamiętaj, żeby to robić na suchym już papierze, bo mokry nie będzie ci dawał takich efektów, jakbyś chciała. Ale właśnie do tego się fajnie sprawdzi. Jeżeli chcesz bardziej intensywny ten rozbłysk światła, możesz użyć do tego białej akwareli albo białego gwaszu już jako kryjącą rzecz na sam wierzch. Ja tutaj mam taką białą akwarelę, to jest biała ekolina,
wpłynie. Ona jest taka gęstsza. I pokażę Ci na jej przykładzie. O, można dołożyć jakąś tam biel i się odzyskuje troszeczkę tego, co było stracone. Mam nadzieję, że to jasne, że to widać i jeżeli gdzieś tam Wam światło uciekło, to ratujcie się w taki sposób, w jaki można. Ania przykończy światełka, Halina gotowe. Biały węgiel też jest super. Dokładnie, bo on działa tak samo jak pastela sucha. Dobry wieczór, ja się spóźniłam. Chwilę już podglądam. Świetne kartki, jutro spróbuję. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ania kończy światełka. Dobra, to tak samo. Jeżeli tu Wam te refleksje światła gdzieś uciekły, to też możecie je sobie uzyskać czy kredkami, czy węglem, czy pastelami. Jak najbardziej daje radę. Można też się pokusić o pastelę olejną. O mix mediach i o miksowaniu mediów było na poprzednim Art Talk Live w środę, tydzień temu. Live jest dostępny, możecie obejrzeć, zobaczyć, jak się miksuje różne media i wykorzystać ten sposób, który akurat dla Was będzie najlepszy. Dobra, żeby nie przedłużać, to ja już przechodzę do kolejnej części. Tutaj choineczka. To już schowam. Choineczkę. Choineczka jak wyschnie, ona jest całkowicie sucha. To pierwsze, co sobie zrobię, zanim zacznę malować śnieg właśnie białą akwarelą. Można do niej użyć białej akwareli albo białego gwaszu. To już od ciebie zależy, co tam masz. Ale zanim zaczniemy malować śnieg, biorę tylko, zwilżam pędzelek i chcę rozmazać tutaj to, co jest pod choinką, żeby stworzyć złudzenie cienia na śniegu. Delikatnie rozmazuję te krawędzie. O, delikatnie je rozmazuję i dzięki temu tutaj mamy cień na śniegu pod tą choinką. A teraz co? Teraz właśnie potrzebna jest biała akwarela. Tak jak mówiłam, tutaj ja mam taką ekolinę. To jest akwarela w płynie. I akurat ekolina biała, ona jest taka gęstsza, nie jest taka jak wodnista. Można do tego użyć gwaszu też, czy nawet farby akrylowej. I malujemy sobie tą farbą. Też takie pacnięcia. I tutaj do tego już wszystko jedno, jaki pędzelek. Ja używam okrągłego. I też pamiętajcie, że on jest, ten śnieg się kładzie na brzegach choinki, na brzegach gałęzi, ale te gałęzie idą także do przodu. Więc nie tylko na boki, ale także przód. I tak trochę po skosie, żeby było widać. Jak się układają te gałązki, jak się układa śnieg na tych gałęziach, które tak naprawdę my ich nie do końca widzimy, tak jak tutaj ta, taka do przodu gałąź. Kolejne gałęzie. Tutaj trzeba pamiętać przy malowaniu śniegu, żeby nie były one zbyt równe, zbyt symetryczne, żeby też nie były za gęsty ten gwasz na przykład, czy farba akrylowa, jeżeli taką malujecie. No tutaj jak widać, ja maluję akwarelą i ona jest lekko transparentna. Ten śnieg tam, gdzie jest grubiej, to on jest bardziej biały, tam, gdzie jest cieniej, to on jest widać ma cienie, więc on wygląda tak, że faktycznie leży na tych gałęziach. Do przodu też,
Cały czas trzeba o tym pamiętać, że ta choinka ma gałęzie w każdą stronę, nie tylko prawo-lewa. I mamy choineczkę posypaną śniegiem. Tutaj, jeżeli chcecie, można sobie chlapnąć jeszcze akwarelą, żeby stworzyć efekt, że nam pada śnieg. O, niech nam tutaj zapada trochę śnieg. Tam, gdzie jest biała kartka tej akwareli, nie będzie widać, ale będzie ona właśnie widoczna. Wszędzie, tu gdzie jest ciemniej. I mamy zaśnieżoną choinkę. Jeżeli macie, używacie białego gwaszu, ja tutaj też mam gwasz, to pokażę. Można sobie zrobić, to może być biały gwasz, albo może też być kolorowy gwasz, jeżeli macie inne kolory gwaszu. Ale ja użyję akurat białego, on jest mocno kryjący. I jeżeli na przykład do białego gwaszu ja dodam trochę żółtego, czy nawet może trochę więcej żółtego wezmę, to mam wtedy żółtą farbę. I ja mogę dodać tutaj żółte bombeczki, czy też takie światełka na tej choince. Można się o to pokusić. I to samo można zrobić z gwaszem przez dodanie na przykład farby czerwonej. Użyję ciemniejszej. I tak samo zrobić trochę czerwonych bombeczek na choince. Można do tego użyć oczywiście farby plakatowej, czy tak jak mówię, jeżeli macie gotowe kolory gwaszu, jakieś czy tempery, jakaś farba kryjąca, jak najbardziej zda egzamin. I w ten oto sposób, tutaj na tym malutkim aż tak dobrze nie widać, ale jak przybliżę, to widać, że na naszej zaśnieżonej choince zabłysło kilka światełek, czy też widać kilka bombeczek wiszących. I kolejna kartka gotowa. Tutaj pod spodem na przykład można dodać ładny napis i można komuś już podarować taką kartkę. I to, jeśli chodzi o malowanie karteczek, na dziś mamy cztery zrobione. Nie wiem, czy mi się uda tu wszystkie położyć, bo one jeszcze wysychają. Tak, mamy o takie. Mamy światełeczka, mamy choineczkę, bombeczki i wieniec. I wieniec jeszcze, o, myszkę sięgnę. Coś mi tu się rozłączyło. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Dajcie znać, czy wszystko jest ok, bo mi na chwilę StreamYard wyskoczył. Sławek pisze,
Do bąbelek sypnę brokatu i prysnę lakierem. No fantastycznie, do włosów lakierem będą. Tak też można oczywiście, jak macie ochotę, zdobić lakierem, brokatem, kolorowymi pisakami. Dodać kontury tutaj cienkopisem, żelopisem, długopisem. Można użyć złoty długopis, czy tam złoty żelopis, i będzie też, zwłaszcza do napisów, czy gdzieś tam do dodania jakichś dekoracyjnych elementów, to też świetny efekt da. Magda pisze, jest ok, super. Tutaj Iwonka pisze, że jutro może się skusi na malowanie, bardzo fajnie. Dobra, wracam do Was. Wracam do Was tak przynajmniej częściowo. Mam nadzieję, że Wam się udało skończyć chociaż część karteczek. I taka prośba, jak standardowo po malowaniu na live'ie, taka prośba moja standardowo po malowaniu na live'ie, jak malowaliście dziś albo będziecie malować później, to wrzućcie swoje prace. To, co stworzyliście, wrzućcie pod live'em, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak Wam poszło, żebym ja mogła zobaczyć, żeby inni uczestnicy tego live też widzieli, jak Wam się malowało i jakie zmalowaliście karteczki. Ania tutaj pisze, że zachlapa komputer. Ja zawsze chlapę komputer, dlatego też deskę tutaj mam tak strasznie pochlapaną, bo to właśnie od tego chlapania ciągłego. Sławek pisze, u mnie 2 do 2, dwie skończone, a dwie jakoś tam wyglądają, ale jutro wrzucę, bo dziś nie chce mi się kończyć. Okej, może być jutro wrzucone, może być wrzucone albo zaraz po live'ie, albo kiedy ci pasuje, ale wrzućcie swoje prace w komentarzu pod tym live'em na stronie Akademia TDP albo w grupie, a najlepiej i tu, żeby były w dwóch miejscach. Każdy, kto tam dotrze, żeby mógł zobaczyć, jakie prace stworzyliście, bo to fajne też takie zobaczyć, jak inne prace wyglądają. Grażynka pisze, super, ja tylko dwie zamierzałam zrobić i mam. Bardzo się cieszę. Fajnie, że dwie zrobiłaś, to pochwal się tymi dwoma. I co, od razu zapraszam Was na przyszły tydzień. Za tydzień dokładnie o tej samej porze tak samo zrobimy sobie live, tak samo zrobimy sobie cztery karteczki, tak jak dzisiaj. Te inne, zupełnie inne wzory będą. Mam nadzieję, że też będzie Wam się fajnie malowało. I co więcej, dajcie znać, jak Wam się dzisiaj malowało, co? Jeszcze zanim uciekniecie, napiszcie, jak Wam się malowało dzisiaj. Czy okej, czy coś na przyszły tydzień zmienić, czy dajcie mi znać. Marzenka pisze, ja tylko oglądałam. Mam nadzieję, Marzenko, że się skusisz na namalowanie i jak namalujesz, to wrzucisz później swoje prace w komentarzu. Fajnie, super, jutro zrobię. Bardzo się cieszę. Tutaj ktoś pisze, świetny pomysł, kartki nadają się do wysłania. Dziękuję i pozdrawiam. Ach, Grażynka tutaj pisze. Bardzo się cieszę, jak się nadają do wysłania, to tym bardziej. Anie pisze, było super, fajnie, cieszę się. O, Sławek już wrzucił na grupę. Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Marzena, oczywiście. Dobra, to czekam na twoje karteczki. Magda pisze, mi się pięknie oglądało, aż chce się malować. No to ja czekam na twoje karteczki, maluj. I co? I dodawaj też później pod live'em, pokaż swoje karteczki. Oczywiście te kartki możecie także wrzucić do grupy rysowanie, malowanie, cotygodniowe wyzwanie, jako praca w cotygodniowym wyzwaniu. Dobrze mi się malowało, chociaż właśnie nie nadają się do wysłania. Właśnie nie nadają się. A to czemu? A to czemu? Może dlatego, że za szybko, co? Super, było jutro albo dziś wrzucę karteczki. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Ja moje też karteczki wrzucę w zdjęciach pod live'em, żebyście też widzieli, bo one trochę na żywo mają inną kolorystykę niż na kamerze, co już nieraz się mieliśmy okazję przekonać. A na dziś, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na kolejny tydzień, na kolejną część malowania kolejnych karteczek. I oczywiście, co więcej, zapraszam też do udziału wzięcia w wyzwaniu. Już teraz macie przepis na kartki, także tyle na dziś, moi drodzy, i do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pozdrawiam, pa.